na webinarium zorganizowanym w ramach programu Młodzi Przedsiębiorczy. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dzisiaj będę moderowała nasze spotkanie. Rozruszaj swój projekt, czyli narzędzia i aplikacje wspomagające prace projektowe, to temat naszego spotkania, którego prowadzącą będzie pani Marta Florkiewicz-Borkowska. Już za chwilkę przekazuję jej dowodzenie, ale zanim to nastąpi, wspomnę szybko o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że już z niego korzystacie. Bardzo się cieszę, to znaczy, że nas widać i słychać. Coś trzeszczy, zaraz postaram się coś z tym zadziałać. Możecie korzystać z tego okienka, żeby zadawać pytania prowadzącej, odpowiadać na jej pytania albo zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, dajcie znać, ja będę reagowała już gdzieś w tle w indywidualnych rozmowach. I nie zabieram więcej czasu, życzę Wam owocnego spotkania, korzystajcie z wiedzy i pomysłów pani Marty i przekazuję głos. Dobry wieczór, dziękuję bardzo za powitanie. Najpierw usłyszeć chciałabym, czy u mnie też trzeszczy. Czy dobrze mnie słyszycie? Jakbyście mogli napisać echo, kurczę, echo. Ja bym chciała, żeby więcej osób napisało po prostu, bo czasem to jest wina jednej osoby, ale jak więcej osób mi napisze i że jest echo na przykład, albo że trzeszczy, to wiem, że to jest coś po mojej stronie. Natomiast jeżeli napisze większość, że jest dobrze, to znaczy, że jest ok. Dobrze, słuchajcie. Zanim zaczniemy, to ja powiem tak, czasem jestem osobą, która mówi szybko i lubi mówić szybko, więc jeśli będzie za szybko, proszę napiszcie mi na czacie, ja będę śledzić, że po prostu jest za szybko. Ja postaram się zwolnić. Jeżeli też pojawi się jakiś problem techniczny, czyli będzie trzeszczeć czy coś, też dawajcie znać, czy też nie będzie słychać. Proszę mi to pisać, absolutnie nie mam z tym problemu, więc będę śledzić czat, co tutaj się dzieje. No to cóż, chyba możemy zacząć. Mamy taki temat, jak pani Daria powiedziała, czyli rozruszaj swój projekt, czyli narzędzia i aplikacje wspomagające prace projektowe. Ja chciałabym krótko powiedzieć coś o sobie, krótko, ponieważ zanim przyszliście tutaj do tego webinaru, mogliście się zapoznać troszeczkę z moją biografią. Natomiast myślę sobie, że najważniejsza rzecz, jaką chciałabym Wam powiedzieć, to to, że jestem nauczycielką, która uwielbia pracować projektami. Tak naprawdę nie wyobrażam sobie mojej pracy tylko i wyłącznie w sali lekcyjnej przez 45 minut. Zdecydowanie wolę pracę z uczniami metodą projektu i te wszystkie nasze spotkania, które odbywają się poza zwykłą lekcją, ponieważ dzięki nim dużo uczę się ja, ale także i uczniowie i możemy się lepiej poznać. Myślę sobie, że obecnie jestem w trakcie realizacji trzech różnych projektów z różnymi grupami, więc myślę sobie, że to jest chyba taka najważniejsza informacja. To, że jestem freakiem nowoczesnych technologii, to jest druga informacja, więc pewnie dlatego też się spotykamy, żebym mogła troszeczkę Wam powiedzieć, co można zrobić fajnego, jakie narzędzia wykorzystać. Liczę na to, że Was czymś zaskoczę, że Was czymś zainspiruję. Liczę na to, że poznacie nowe narzędzia. I teraz, jaki mam plan w ogóle na dzisiaj? Jak ja organizuję projekty, wiecie co, zróbmy tak, jak starczy czasu, to po prostu zadajecie mi jeszcze pytania na koniec, ale tak jak Wam powiedziałam, lubię mówić i lubię dużo mówić, więc wolałabym nie zaczynać teraz mówić, bo nie zrobimy tego, co powinniśmy zrobić. A najpierw chciałabym Wam zrobić ten webinar, ewentualnie później będziecie mogli mnie się dopytać, będzie fajnie. Więc plan jest taki. Rozgrzewka, później chciałabym zaprezentować parę narzędzi i aplikacji, podać trochę przykładów zastosowań, będę Wam wrzucać też linki, żebyście sobie obejrzeli, krótki instruktaż narzędzia, który wybierzecie, bo nie jestem w stanie pokazać na żywo wszystko, nasz webinar trwa tylko godzinę, niby dużo, a niby mało, zresztą sami powiecie mi na koniec, czy to było krótko, czy długo. No i właśnie na koniec będzie ten czas na podsumowanie i na pytania. Na początek chciałabym się zapytać, żebyście mi napisali, kto tu jest uczniem, a kto nauczycielem. Tak na czacie. Jakbyście mogli. Dobrze. Cześć Róża, cześć Dawid, Karolina też, Wiktor,
Też Dawid i witam Panią nauczycielkę Joannę i Pana Janusza i Panią Małgosię, świetnie, fajnie, bardzo Wam dziękuję, że piszecie. To tak fajnie, żebym wiedziała, jak się siły rozkładają. I Pani Agnieszka z biblioteki, świetnie, Julka, uczennica, super. A powiedzcie mi jeszcze, bo jestem ciekawa, czy wszyscy tak siedzicie, każdy ze swojego domu, czy może jakoś jesteście razem, czy coś takiego. O, tutaj jest bardzo dużo. Sebastian, Filip, Jan i Zofia, jesteście razem, super, fajnie, tak z grupą, świetnie. W domu, okej, okay. Wiecie, ja też jestem z domu, przełączyłam się na kabel, bo bałam się, że może moja sieć nie wytrzymać. Tym bardziej, że mój syn w drugim pokoju gra na PS-ie, w związku z tym też ten internet trochę zabiera. Z dwoma kotami. Ja mam też kota, który może tutaj wskakiwać od czasu do czasu, bo musiałam się przenieść do pokoju, gdzie się na kabel mogę podłączyć, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. I też są osoby, które ze szkoły jeszcze o tej porze. Dobra. To teraz będę chciała się Was zapytać, ale nie tu na czacie, słuchajcie. Teraz na czacie nie będziecie na to odpowiadać, tylko za chwilę już przetestujecie jedno narzędzie, które chcę Wam pokazać, bo chciałabym Wam pokazywać niektóre narzędzia praktycznie. W związku z tym zastanówcie się teraz, jakie są Wasze oczekiwania. Czyli dzisiejsze webinarium będzie udane, jeśli, czyli myślicie na ten temat, a odpowiadacie mi, wchodząc tutaj na tą stronę www.menti.com, czyli w osobnym okienku wchodzicie na tą stronę, słuchajcie, wpisujecie ten kod. I wpisujecie ten kod. Dzień dobry Pani Barbaro. Więc bardzo bym Was prosiła, byście na osobnej stronie, weszli na stronę www.menti.com i wpisali właśnie ten kod. A ja sobie w czasie rzeczywistym będę po prostu to wyświetlała. Także to będzie bardzo fajne, jeżeli mi właśnie... Dobra, coś tutaj zmieniłam. Dobra, jeżeli mi napiszecie Wasze oczekiwania. Czyli dzisiejsze webinarium będzie udane, jeśli klikacie sobie na menti.com, wchodzicie i piszecie. Nie za dużo się rozpisujcie, bo zrobiłam... Ej, ale kod... kodu nie wpisuję... Wpisujecie kod, żeby wejść. O, dowiem się czegoś nowego, bo ktoś potem przepisał i w puste też napisał. Spokojnie, po angielsku są polecenia, ale ty w puste okienko wpisujesz kod w puste okienko, a później wpisujesz odpowiedź, jakie są Twoje oczekiwania. Tyle. Już mam. Nauka przez zabawę, dowiem się czegoś nowego. Ktoś się pomylił. Słuchajcie, ktoś się pomylił i wpisał kod do tego pustego okienka, ale nic nie szkodzi. Uczymy się na doświadczeniu, słuchajcie. Angielski potraktuj jako wyzwanie. W końcu to praktycznie drugi język po języku polskim. Czy coś nowego się jeszcze pojawiło? Pomoże w projekcie, świetnie. Pomoże w projekcie, świetnie. Mhm. Dowiem się czegoś nowego, nowe narzędzia, aplikacje. Nauczę się czegoś nowego, świetnie. Czyli poznam Pani formy pracy, świetnie. Pamiętajcie, zawsze możecie dopytać. O, niektórzy mi wpisali swoje imiona. Magda, pozdrawiam. Zdobycie wiedzy, aha, że będzie ciekawie. Super, świetnie. Dobrze. Niektórzy napisali mi swoje imiona, super. Ja Wam zaraz, ja widzę, co Wy piszecie, coś wezmę do pracy. Ja widzę, co Wy piszecie, bo ten program to jest praca tak jakby w czasie rzeczywistym. Więc ja automatycznie widzę, co Wy piszecie i to jest takie fajne, bo Wy też w projekcie możecie na przykład swoją publikę zapytać o coś, tak? Na przykład musicie w projekcie zrobić jakąś ankietę albo zapytać o coś ludzi, niekoniecznie chcecie robić ABC, tylko chcecie, żeby Wam jakąś swoją opinię wpisywali, to właśnie możecie wykorzystać to narzędzie. Ja spróbuję Wam teraz, to jest z reguły ryzyko, co teraz zrobię, ale spróbuję się podzielić z Wami moim ekranem, żebyście zobaczyli, jak to właśnie wygląda z mojej strony. Zezwól, no, spróbuję umieć mój ekran, powinniście, o, pełen ekran, już powinniście widzieć, tak, dobra,
Proszę nie patrzeć za bardzo, proszę nie patrzeć za bardzo na mój pulpit, ponieważ mój pulpit jest wany. Dzisiaj jeszcze go dobiłam. Więc zobaczcie, tutaj jest to, co piszecie. Ja to uruchamiam i widzę w czasie rzeczywistym. Co się stało? O, zobaczcie, jak to wygląda. Widzicie? Ja tu mogę sobie czytać i wszystko widzę. Nauka prowadzenia projektu. Dzień dobry, nowe narzędzia, nowe doświadczenia. Generalnie chcecie jakąś zdobyć wiedzę, dobrze się bawić, ma być ciekawie, chcecie się dowiedzieć czegoś nowego. Jak każdy tu coś wpisywał, to ta chmura wyrazów, słuchajcie, się zmienia. Ona zmienia trochę kształt, o, widzicie? Jeśli będzie ciekawie, przemienia się. Więc jest to też taka fajna, interaktywna forma, żeby ludzi o coś zapytać, żeby jakąś krótką informację od nich się dowiedzieć, tak? Co myślą na jakiś temat, albo jakiś pomysł na coś, jaki mają, tak? I w tym momencie jest świetna burza mózgu, która układa się w chmurę wyrazów. To narzędzie nazywa się Mentimeter. Znaliście to narzędzie? To? Znaliście to narzędzie? Ja nie umiem teraz sobie, słuchajcie, o dobra, zamknę. Jestem, dobra, bo się przestraszyłam. Nie, okej, okay. Jarek mi odpisuje, że nie. Świetnie. Na prezentację. Okej, wracam do prezentacji. Nie, ale cieszę się, że poznałam. Świetnie. Słuchajcie, na koniec będziecie mogli też w tym programie napisać opinię o tym webinarze, więc zobaczycie też drugą funkcję, która też jest świetna. Dobrze, słuchajcie, no to idziemy dalej. Ja już znam Wasze oczekiwania, to teraz napiszcie. Boże, znika. Dlaczego ten tik w projektach w ogóle? Najpierw może chciałabym usłyszeć od Was, teraz możecie na czacie pisać, jakie narzędzia może już w Waszych projektach wykorzystujecie? Napiszcie mi, czy wykorzystujecie już jakieś narzędzia, albo z czego lubicie korzystać, ale wiecie, tak praktycznie. Nie, że tylko słyszymy, że jest jakieś narzędzie i wiemy, że jest fajne, ale go nie wykorzystujemy. Skupiamy się tu dzisiaj na tej praktycznej części, więc napiszcie mi może już, co wykorzystaliście, co wykorzystujecie i po prostu piszcie tak, jak jest. Prezi, o, Prezi, LibreOffice, PowerPoint, aha. Prezentacje multimedialne, też Excel, świetnie, też Prezi, okej, dobra, to dobrze, ja Wam dzisiaj zaproponuję alternatywę. Z wielu artykułów i aplikacji, a na przykład z jakich aplikacji? Word, dobra, pewnie macie, wiecie co, ja Wam też będę troszeczkę sprzedawać takie aplikacje typowo na smartfona, jak będziecie chcieli, to możecie sobie, jak nie znacie, będziecie mogli sobie zainstalować, więc oprócz tego, co mam w prezentacji, pewnie będę jeszcze Wam mówiła w trakcie, więc myślę sobie, że sprawi Wam to frajdę. Woki, świetnie. Słuchajcie, dlaczego ten tik w projektach? Kahoot też jest fajny, jasne. Wiecie co, przede wszystkim do współpracy, do komunikacji, do zintegrowania się, do tego, żebyście poznawali ten świat cyfrowy również poprzez takie narzędzia, które Was rozwijają, czyli uczycie się tworzyć świetnych prezentacji, uczycie się tworzyć świetnych na przykład animacji, uczycie się tworzyć zajawek na przykład tego, co się zadzieje w Waszym programie, tak, że nie piszemy tylko cały czas postów na fejsie, czy też na fanpage'u. W ogóle macie fanpage'a Waszego programu, projektu? Nie, okej, okay. Ale to mogę Wam powiedzieć, że fanpage projektu, jeżeli oczywiście jesteście w tym wieku, w którym już możecie mieć, jest fajną sprawą, bo dzięki temu docieracie do szerokiej publiczności i widzicie trochę, jak to działa, widzicie, co ludzi interesuje, możecie śledzić też statystyki i możecie eksperymentować właśnie fajnymi materiami audiowizualnymi. Możecie też ludzi aktywować do tego i aktywizować, żeby z Wami wchodzili w interakcję, coś komentowali, odpowiadali na pytania, więc poddaję to tutaj pod Waszą dyskusję, może akurat, działamy na forum, ok? Też, forum też fajna rzecz, teraz kwestia tylko, do kogo chcecie z tym dotrzeć, nie? Jaki chcecie mieć na przykład zasięg.
Natomiast dlaczego to mówię? Bo powiem Wam, że właśnie później, jak będziecie mnie pytać, ja właśnie działam w projekcie z uczniami, w którym dałam im szansę, żeby sami prowadzili fanpage'a. Jestem gdzieś tam z boku, żeby wiedzieli, że w razie czego mają pomoc. My też publikujemy, ale muszę powiedzieć, że naprawdę na Facebooku to jest taki zasięg, że fajnie jest obserwować, jeżeli obce osoby też czytają i dają nam od razu informację zwrotną. Wiecie, na stronie internetowej nie wiemy, czy widzimy tylko ilość wejść i tak dalej, ale nie mamy żadnej informacji zwrotnej od ludzi. A tutaj uczymy się tego, jak funkcjonują social media. Czyli jak to działa, w którą stronę idzie, kto ogląda, jakie są statystyki, co na ludzi najlepiej działa, czy jak wrzucamy tekst, czy może jak wrzucimy jakąś grafikę, czy może jak wrzucimy filmik. W ten sposób również. Tak, no my też jako szkoła posiadamy, ale fanpage projektu to jest też coś takiego jak, no jak tak wiecie, żyję własnym życiem. Ja Wam dam potem link do fanpage'a, ale to już na sam koniec. I teraz słuchajcie, po co poznawać też tyle tych narzędzi? No właśnie, żeby było atrakcyjnie, żeby się nie znudziło, żeby cały czas nie było tego samego. Mam lagi, Dawid, jakbym swojego syna z pokoju obok słyszała, wiesz? Ale ja nie mam lagu, w związku z tym to musi coś być u Ciebie z internetem. No dobra, to teraz mam dla Was taką... zaprezentuję Wam teraz taką moją niespodziankę. Mam dla Was taki prezencik i chciałabym, żebyście mi na ten prezencik odpowiedzieli w komentarzu. Czyli za chwilę pokażę Wam slajd. Na tym slajdzie jest link skrócony. Bardzo proszę, abyście sobie to przepisali do okienka, zobaczyli, co tam dla Was przygotowałam, przeczytali, co tam jest napisane i mi odpowiedzieli w komentarzu na pytanie, jakie tam Wam zadaję, a oprócz tego wyrazili swoją opinię o tym narzędziu, które zobaczyliście. Więc czekam z niecierpliwością, bardzo czekam, aż mi dacie znać. No jesteście, ale tam zadałam Wam pytanie o to. Musicie wpisać to bit.ly łamane, to jest podłoga na dole, nie? Podkreśnik. I duże litery są ważne. A, już niektórzy piszą, na pewno kreatywność, super. Aha, świetnie, już widzę, że pierwsze osoby wyczytały. Kreatywność, tak jest. Słuchajcie, kreatywność to podstawa wszystkich działań, tak sobie myślę. Bez kreatywności to człowiek będzie stał w miejscu. Moc przekonywania, świetnie. Ambicja, fantastycznie. Oryginalność i chęć działania, zobaczcie. Cierpliwość, fantastycznie. Pasja. Zobaczcie, jak wywołałam Wasze reakcje, jak chętnie odpowiadacie mi, jak wyszliście z interakcji i piszecie. Pomyślcie sobie teraz, jak fajnie wywołać interakcje z ludźmi, dla których robicie ten program, albo którym chcecie pokazać, co w tym programie robicie, chcecie się podzielić. Pamiętajcie, że realizując projekty, chodzi o to, żeby pokazać ludziom, co fajnego robimy. Nie tylko tym ludziom wokół, żeby to zostało tylko w miejscu, w którym jesteśmy, tylko chodzi o to, żeby szersza publika to zobaczyła. Zobaczcie, co Wy macie do zaoferowania. Napisaliście mi tu doświadczenie, pracowitość, umiejętność słuchania, kreatywność, dokładność, wiara w to, że się uda, nieszablonowość. Macie w sobie bardzo duży potencjał, bardzo dużo tej mocy i pomyślcie sobie, jak Wam się podoba to narzędzie, w którym przygotowałam Wam tą niespodziankę i to pytanie. I czy już zaświeciła Wam się w głowie jakaś lampka, że możecie to wykorzystać na przykład u siebie do jakiegoś działania? Mam nadzieję, że tak, bo to chodzi o to, żebyście poznawali te narzędzia w praktyce i żeby Wam się zaraz zapaliła lampka, do czego można to wykorzystać. Świetnie, świetnie, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bo zobaczcie, to dopiero początek, a Wy już macie tyle inspiracji. Więc programy, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, tak w skrócie, bo tak jak mówię w godzinę, ale wiecie,
Wy jesteście przedsiębiorczy, kreatywni, nieszablonowi, napisaliście, że wiecie, że wam się uda, że jesteście cierpliwi, w związku z tym to dla was wszystkich będzie wielka inspiracja, a wasze zadanie na dalszy czas to będzie taki, żeby porozkminiać to, co wam się dzisiaj najbardziej spodoba. No to takie przykładowałam proponowane narzędzia. Answer Garden, Word Art, kody QR, SMOR czy też Canva, Padlet, Learning Appsy, Geniali i B-Table. O takim zestawiku chciałabym wam powiedzieć i teraz zaproszę was do ankiety, w której macie mi powiedzieć, czy któreś z tych narzędzi wykorzystujecie praktycznie w ogóle. I zaraz was do tej ankiety zaproszę. Poczekajcie chwilę, zastanówcie się. Zaraz wam udostępnię. Zaraz wam udostępnię. Tylko muszę dopisać jedną odpowiedź. Zawsze mam ten mankament, że zapominam dodawać jedną odpowiedź. Już, powinniście zobaczyć ankietę. Bardzo proszę, abyście zaczęli odpowiadać. Które z podanych narzędzi wykorzystujecie? Leci, leci. No, no to wcześniej nic nie pisaliście. Wcześniej się was pytałam, to nie, ale tam jest napisane, nie znam żadnego, Rafałku. Więc tam możecie zaznaczać i to nie jest w tym nic złego. Chodzi o to, żeby poznać, żeby się zainspirować. Więc śmiało zaznaczajcie. Jak nie znacie, to nie jest żadna ujma. To jest tylko dla nas tutaj i tak. Tym bardziej to spotkanie będzie tak bardzo dla was owocne, że po prostu dużo z tego wyniesiecie, więc nie ma co. Ale tu widzę, że mi praktycznie wszyscy mi coś pozaznaczali, a wcześniej nikt nie napisał, że zna te narzędzia. Znam wszystkie, lecz nie ze wszystkich korzystam. Dawid napisał, ok. A właśnie mi chodzi o to, żeby zaznaczyć, które z podanych wykorzystujecie, bo ja wiem, że ludzie znają, słyszą, gdzieś tam się pokazują, ale chodzi o to, żeby zaznaczyć mi te, które wykorzystujecie. Dlatego, że to wtedy jest taka, wtedy ja widzę, nie, jak to się układa. Słuchajcie, bo już 21 osób, 24 odpowiedziało. Jak dwie osoby odejmę, czyli mnie i panią Darię, to są 22. Jakby chyba jeszcze jedna osoba nie odpowiedziała. No to dobra, to ja i tak już zakończę. Kończę i wam udostępnię. Udostępnij wyniki, żebyście mogli widzieć. Aha, okej, okay, odpowiedziałaś, dobra. Które z podanych narzędzi wykorzystujecie? No to zobaczcie, kody QR, dużo osób, nie? Tak, dużo osób, 1/4 praktycznie, trochę więcej. Answer Garden, też ktoś znał. Word Art, czyli chmury wyrazowe, to co zrobiłam na początku, to też tutaj widzę, że ponad 30%. Geniali to tylko kilka, ale jak się spytałam, jakie narzędzia wykorzystujecie, to wszyscy pisali Prezi, a nikt nie napisał tych innych. Smore nikt, o, to może być ciekawe, jak wam powiem. Canva też wykorzystuje kilka osób. Learning Appsy też ponad 30, czyli widzę, że WordArt, kody QR i Learning Appsy najbardziej, a reszta tak po trochu. O, ktoś też napisał, że wykorzystuje B-Table, ale jak pytałam, to nie napisał, że wykorzystuje. No i są też osoby, które nie znają żadnego narzędzia, więc tym bardziej, słuchajcie, się cieszę, bo to znaczy, że będzie dla was to mega inspirujące spotkanie. Okej, okay, dobrze, no to ja już zakończę to udostępnianie, zamknę ankietę. I słuchajcie, przechodzimy do części, wiecie, takiej już głównej, gdzie będziecie tylko zbierać. Zbierać teraz będziecie prezenciki. Answer Garden. Słuchajcie, Answer Garden to jest taka burza mózgów online. Answer Garden nie wymaga zakładania konta. Answer Garden nie wymaga logowania się. Answer Garden służy, żebyśmy szybko zebrali jakieś pomysły. Ja zaraz wam pokażę, jak to działa. Ja bym chciała teraz od was usłyszeć, zaraz wam podam link, w którym mi napiszecie, skąd wy w ogóle jesteście, czyli chodzi mi o burzę mózgów. Ja teraz do was mówię i ja tworzę ten właśnie Answer Garden. W związku z tym
możecie sobie zobaczyć, ile mi ten Answer Garden, założenie tego Answer Gardena trwa. I już mnie wywali. Dobra, jestem. Słuchajcie, no bardzo mi przykro, że mi wywaliło. Nie wiem czemu. Spokojnie, jak tak się zdarzy, to bądźcie cierpliwi, ja wrócę. Wiecie co, mi się wydaje, że ja mam jakiegoś wirusa na laptopie i on mi powoduje różne rzeczy. Ja bym chciała, żebyście teraz przetestowali narzędzie, o którym mówiłam. Klikacie w link, który wam dałam i proszę mi napisać, skąd jesteście. Bo ja wam napiszę, skąd ja jestem. Ja jestem, obecnie jestem w Jastrzębie Zdrój. Taka miejscowość. O Jezu, źle napisałam. Jastrzębie Zdrój. Dobra. O, mamy z Krakowa, z Lublina, z Wrocławia, z Chódka. Super. I jak będziecie sobie odświeżać tą stronę, to będziecie widzieć nowe wpisy. Sulejówek jest też, Truskolasy. Wow, nie znałam takiej nazwy. Truskolasy, Sulejówek. Super. Siedzę. Można wpisać w ten Answer Garden, Katarzyno. Chodzi o to, żeby przetestować narzędzie w praktyce. Żyrardów, koło Żyrardowa są Miedniewice, Sulejówek, Gdynia nawet, serdecznie pozdrawiam Gdynię, Oborniki, Siedlce też wpisane, Lublin, Wrocław. Okej, no to zobaczcie, ja bardzo, kurde, jak ja się prze... Słuchajcie, nie mam pojęcia, co się dzieje. Chyba jak przechodzę, przepraszam was bardzo, chyba jak przechodzę pomiędzy stronami, to mnie wyrzuca, ale nie mam pojęcia dlaczego, bo wiecie co, internet mam na kablu i mam bardzo dobre połączenie, nie wiem. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że z technologią tak bywa. Być może to też być, właśnie, być może to też być wina platformy. A, no to właśnie, no to może tak, ja dawno nie korzystałam z klika, więc też nie byłam. Dobra, spróbuję nie przechodzić, słuchajcie, więc będę raczej na prezentacji, wam będę tutaj podsuwała, bo to tak głupio, jak ja będę cały czas przechodziła i będzie się działo, więc będę tu prosiła, będę wam wpisywała najwyżej w czacie. Więc słuchajcie, widzieliście teraz Answer Garden w zastosowaniu. Szybko tworzymy jakieś pytanie do kogoś i zbieramy sobie informację zwrotną, a później możemy to pobrać jako chmurę wyrazów. Świetna sprawa, szybka sprawa, możecie wrzucać to przez dziennik elektroniczny, jeżeli macie i tak dalej. Idziemy dalej. Słuchajcie, chmurę wyrazową zaznaczyliście, wiele osób zaznaczyło, że zna. Ta moja chmura wyrazowa pierwsza, zobaczcie, przesunę się w tej czapeczce tutaj. To właśnie była utworzona w takim świetnym programie WordArt. Jeżeli ktoś nie zna, wiesz, ja pracuję w małej wiosce, w Pielgrzymowicach. To wiem, to znaczy taka mała wioska. Wrzucam wam WordArt. To jest, możecie z wielu wyrazów stworzyć chmurę wyrazową w jakimś kształcie. Możecie zdecydować, ile ma być słów, jaka ma być gęstość. Możecie zdecydować, czy chcecie tło. I możecie zdecydować, jaki kształt ma mieć ta chmura. Bardzo prosto się tworzy te chmury. Możecie mieć konto, ale nie musicie. Jeżeli mamy konto, to nam się wszystkie zapisują na naszym koncie chmur, które stworzymy. Ale jak nie mamy, to możemy zapisać bezpośrednio jako obrazek. Jeżeli wejdziecie na stronę WordArtu, to w tym miejscu tutaj wpisujecie słówka, które chcecie, żeby chmura pokazywała. Tutaj wybieracie figurę, gdzie jest shapes, potem font to są czcionki,
Layout to jest układ, pionowy, poziomy, czy też można ukos. Możecie też wybrać kolory i animacje. Możecie załadować i podzielić się też z tym z innymi. I za każdym razem musicie naciskać na ten czerwony przycisk, który jest u góry, Visualize, czyli zwizualizuj. I wtedy będzie Wam się tutaj w tym widoku pokazywała chmura wyrazów, jak ona wygląda. No, chciałam ładne serduszko zrobić, wyszło mi nie tak. Zawsze zapisujecie zmiany, jeżeli macie konto. Jeżeli nie, to wystarczy, że naciśniecie download i wtedy załadujecie go jako plik, jako obrazek po prostu. I możecie również wykorzystywać do zwizualizowania na przykład Waszych pomysłów, kolejnych etapów. Możecie zrobić chmurę wyrazową składającą się z Waszych imion na przykład, kto należy do grupy projektowej. Możecie zrobić z takimi Waszymi głównymi założeniami projektu, na przykład chmurę wyrazową, tak? Że nie piszecie tekstu, tylko takimi hasłami tylko. Chmura wyrazowa może też być jako pierwsza strona prezentacji, jakie będziecie już omawiać swój projekt, co zrobiliście, co Wam się udało. Możecie w chmurze wyrazowej ukryć najważniejsze wydarzenia albo jakieś ciekawostki, fajne rzeczy, które Wam się przydarzyły. W ogóle róbcie sobie zdjęcia na każdym etapie po to, żeby robić takie krótkie filmiki z tego, co się teraz dzieje. Jakie apki wykorzystujecie na telefonie do robienia takich różnych filmików? W ogóle robicie? Ja polecam, uwielbiam tą aplikację, to Wam przy okazji powiem, Quick. Aplikacja Quick. Świetna, wybieracie sobie jaki chcecie układ, dodajecie napisy, muzyczki są, powiem Wam, że jak ja gdzieś jestem z uczniami na jakimś wyjeździe, wycieczce, czy jakieś wydarzenie się dzieje, to zrobię sobie z 15 zdjęć, pyk, pyk, za 10 minut, czy nawet krócej, w zależności ile mi się renderuje. Jest świetna forma zrobiona i wszyscy się dziwią, co, jakie fajne. No dobra, ale Camtasia Studio, to jest już takie zaawansowane. Ja teraz mówię na smartfonie apka. Na smartfonie. Kizoa to działa też tylko na kompie. Nie ma aplikacji Kizoa. Mobizena nie znałam, ale GIMP to jest do obróbki znowuż. Też nie ma aplikacji. Ja Wam daję Quick, bezpłatna aplikacja na na smartfona. Sprawdzam jeszcze teraz na moim telefonie, czy dobrze Wam zapisałam. Quick, bez cy. Quick, o, takie coś. Bez cy. Więc polecam Wam to, bo to zawsze fajnie wrzucać na stronę szkoły, nawet jak opisujecie kolejne etapy. O, Dawid, Sony Vegas Pro, okej, ale to już są te takie bardziej zaawansowane. Fajnie, że macie takie możliwości i że znacie te programy, ale ja teraz się pytałam szybko, łatwo i przyjemnie. Ale nie możesz mieć apki na telefon. Możesz? Ja wiem, że nie może, że nie ma apki. Bynajmniej, ja Wam polecam Quick. Robiliśmy ostatnio projekt, na którym właśnie uczniowie mieli dokumentować. Powiem Wam, że się super sprawdzał. Szybko, pyk, wrzucę się na Face'a i jest. Dobra, to by były te chmury wyrazowe. KineMaster używamy. Aha, okej, okay, no to nie znam, bo widzicie, ja też się czegoś nauczę. Ale Wy spróbujcie Quicka. Kody QR. Nie wiem, jak Wy z nich korzystacie, ale sporo osób napisało, że wykorzystuje w tej ankietce. Żeby korzystać z kodów QR, trzeba mieć aplikację do szczytywania kodów QR na telefonie. Macie takie aplikacje do szczytywania kodów? Ja tu polecam albo QR Reader na iOS-a, albo QR Droid na Androida. Dlaczego polecam te dwie? Bo one są bez reklam, nic się tam nie przyczaja. Tak, no to ja to jak mam tak, ja mam w iPadzie też tak, że jak się robi zdjęcie, nie, to od razu naszczytuję kody QR. To jest fajne rozwiązanie. Super. Najprostszym generatorem kodów QR jest ten tutaj, który Wam napisałam. Tu możemy stworzyć nasze kody QR. Jest też w języku polskim, więc bez obaw. Bardzo prosto się tworzy. Ja tu krok po kroku wypisałam. Boję się teraz przeskakiwać między stronami, żeby mnie znowu nie wywaliło. Ale jak wejdziemy na tą stronę, to od razu Wam się ukaże okienko, na którym możecie wybrać, czy chcecie wkleić link, czy chcecie napisać tekst. Okej. Okay. I
Jeżeli chcecie wpisać link, to wtedy, żeby odczytać ten link, no to trzeba mieć internet, nie? Dostęp do internetu w telefonie. Ale jeżeli ukryjecie tekst, na przykład zagadkę, tak? W ramach, nie wiem, jakie działania wymyśliliście w ramach waszego programu i waszego projektu, ale zawsze takimi, zawsze w działania każdego projektu powinniście włączać takie działania promujące i angażujące ludzi. O, super, gra terenowa, czyli promujące i angażujące ludzi. W związku z tym, żeby taką promocję zrobić, to można różne zajawki ukrywać pod kodem QR, nie? Na przykład różne zagadki albo takie poszczególne informacje, tak żeby wzbudzić ciekawość ludzi. Więc to jest fajne. Można też robić zagadki po to, żeby ktoś coś na przykład wygrał, nie? Jakiś tam mały gadżet albo coś takiego. Tworzy się bardzo prosto, słuchajcie, na tej stronie nie musicie mieć konta, nie musicie się logować. Tak naprawdę załadujecie to jako obrazek i wystarczy. Nie ma takiego pliku JPEG. A to nie jest plik, tylko to jest format obrazka, Dawid. Jak pobieramy obrazek, to możemy wybrać, czy pobieramy jako PNG, czy JPG. Albo PDF, bo tam są takie formy. Aha, chodzi ci o to, że ja napisałam, tutaj byka zrobiłam. No, skalczyła, no jesteś mega uważny. To ja to zaraz zamarzę, żeby nie było siary. Dobra, teraz chyba już będziesz zadowolony. Trzeba mieć trochę dystans do siebie, błędy się zdarzają każdemu, prawda? Tutaj napisałam poprawnie. Dobrze, ale teraz chciałam wam pokazać generator kodów QR, czyli tych magicznych kwadracików, który umożliwia, żeby załączyć film, żeby załączyć audio oraz też pliki. I on się nazywa właśnie QR Info Point. QR Info Point. Musicie sobie wpisać QR Info Point. QRinfopoint.com czy jakoś tak. I teraz nie będę się przełączać, bo ja się boję znowu, że mnie wyrzuci. QR Info Point. I wówczas pokaże wam się taka stronka, na której właśnie bardzo łatwo możecie zakodować i takie dynamiczne kody QR. Dynamiczne, czyli przekierowujące nas właśnie do od razu do zdjęcia, albo do jakiegoś wideo, czy też do filmiku. A ja wam teraz chciałam dać wyzwanie. Dobra, uwaga, za chwilę pokażę, weźcie do ręki swoje smartfony, bo mam dla was takie wyzwanie. Za chwilę będziecie dwa kody QR. I teraz, kto szybciej rozszyfruje, co ja tam ukryłam. Chciałabym, żebyście napisali po prostu, co jest w pierwszym. A, Eryk ogląda na smartfonie. Och, to trudno. Ale to fajnie, że oglądasz na smartfonie. No to będziesz obserwował, co się tu będzie działo. W związku możesz sobie zrobić zrzut ekranu, żeby na przykład to później sprawdzić. Ale za chwilę będziecie mieć. I szczytujecie kwadraciki, szczytujecie kody QR i dajecie mi w komentarzu odpowiedź, co się pod nimi kryje. Zobaczymy, kto szybszy. I kto komu szybciej się uda odgadnąć i powie mi, co tam jest ukryte. Uwaga, zaczynacie. Ale jaki? Wejdźcie w niego. Och, Julka, trzeba było napisać, że pobierasz, to bym poczekała. Ale to nic, to sobie oce... A, jak sobie... A co w tej inwazji? A, Dawid jest najszybszy. Emotikony, właśnie, właśnie. Właśnie, kiszone żyrafy. No rzeczywiście, jesteście bardzo kreatywni. Słuchajcie, tak, tam gdzie są inwazje emotikonów, to od razu możecie sobie zobaczyć zdjęcie, to jest jeden z projektów, który realizuję od lat z moimi uczniami, czyli szyjemy takie różne emotki, które później wysyłamy do domów dziecka, albo szyjemy większe i ofiarowujemy chorym dzieciom w szpitalach na oddziałach onkologicznych. To jest taka jedna działka, którą lubię robić. A w drugiej macie Mission Impossible, ponieważ często jak moi uczniowie wykonują na niemieckim jakieś aktywności, takie na czas, to włączam im właśnie Mission Impossible.
i muszą się wyrobić w czasie trwania tej Mission Impossible, czyli 3.40. Aha, no tak, kuchenne rewolucje też to ma. No tak, wydało się, uczę niemieckiego, tak jest. Prowadzę też bloga. W związku z tym lecimy dalej. Ci, którzy, może jeszcze ci, którzy sobie nie załadowali, to może chcą sobie jeszcze przeczytać. Tak, wszyscy, słuchajcie, tak naprawdę wszyscy jesteście wygranymi. Wszyscy jesteście wygranymi, wszystkim wam się udało odkodować, tym, którym się nie... No cóż mam zrobić, nie każdy musi lubić wszystko, także masz do tego prawo, Eryk, możesz nie lubić niemieckiego. Moi uczniowie też nie wszyscy lubią niemiecki. Och, to ci gratuluję, Dawid, że dostałeś. Prowadzi pani korepetycje online. Wiesz co, w sumie to mogłabym prowadzić, bo mam ku temu możliwości, natomiast czasowo nie wyrabiam. Więc już chyba bym musiała po nocach to robić, ale to wtedy bym była niewyspana. Dobra, słuchajcie, więc na przykład kody QR można wywiesić po szkole, a tam mogą być ukryte różne zagadki, które właśnie mają dawać jakieś wskazówki do tego, co robicie w projekcie. Albo jakaś forma właśnie ankiety, albo jakaś forma zajawki. O, super, Dawid, i wygrała nasza klasa. No nie dziwię się, jak mają takiego Dawida w komplecie, no to świetnie, dobra, ale idziemy dalej, bo to leci nieubłaganie. Słuchajcie, nikt nie zaznaczył, że zna smorę. Dawidów dwóch, czterech Dawidów plus, dobra, słuchajcie, smorę, my mamy zakaz używania tonów, ale tak ogólnie zawsze wszędzie, czy tylko, czy możecie w celach edukacyjnych? Bo zawsze, nawet w celach edukacyjnych nie możecie. Bo wiecie, myślę, że jakbyście powiedzieli, po co chcecie, dlaczego, jaki to ma cel i tak dalej, to mi się wydaje, że macie tą moc i siłę, żeby przekonać, że to jest w celach właśnie edukacyjnych, żeby poznać nowe narzędzia, żeby zobaczyć. Spróbujcie, próbujcie, może akurat, wiecie, czasem zawsze na początku trzeba pokazać, do czego to może służyć, że to jednak jest fajne, że nie będziecie tylko siedzieć i grać, tak, albo nie wiem, buszować po sieci, tylko właśnie chcecie do takiego celu wykorzystać, więc wiecie, czasem trzeba trochę poprzekonywać. I teraz macie smorę. www.smore.com. Tutaj, żeby tworzyć wirtualne ulotki, słuchajcie, musicie że tak się wyrażę, stworzyć własne konto. Jak stworzycie, to możecie tu tworzyć wirtualne ulotki, zaproszenia, ogłoszenia, reklamy i plakaty. Świetnie, możecie tam też publikować różne wydarzenia szkolne, czy też działania projektowe. Te ulotki mogą być wirtualne i te plakaty, ale możecie je również wydrukować. Tworzy się, słuchajcie, bardzo prosto, za pomocą, zobaczcie, takich gadżecików, takich przycisków. Jeżeli chcecie dodać tekst, klikacie ten przycisk, tutaj tekst, i od razu wpisujecie, co ma być. Jeżeli chcecie dodać obrazek, to klikacie picture. Jeżeli chcecie dodać jakiś event, czyli wydarzenie, to wam się to tak fajnie ukaże, tak wiecie, profesjonalnie, że to jest wydarzenie. Możecie też dodać jakieś audio, czyli coś, co wy nagracie. Możecie link też tam zaembadować, że jak ma być to przekierowanie gdzieś indziej. Formularz możecie też zrobić. Naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy tu możecie zrobić. Ja bym bardzo chciała teraz, ciekawe, czy mnie nie wyrzuci. Czy mnie nie wyrzuci? O, nie wyrzuciło mnie. Uff, nie wyrzuciło mnie. Pokażę wam przykład jednej. Kliknijcie sobie i zobaczcie, co można zrobić. Bardzo szybko teraz spróbowałam przejść, żeby wam pokazać. Więc zobaczcie sobie na wzór taką ulotkę, którą ja robiłam o warsztatach. Możecie sobie zobaczyć. Moi uczniowie z niemieckiego tworzą też zaproszenia po niemiecku, żeby nie pisać w zeszycie albo robić w ćwiczeniach, to tworzą właśnie takie. Zaraz wam zobaczycie, to możecie sobie przepisać tutaj link 42 MB, to możecie sobie zobaczyć zaproszenie, jak wygląda. Fakt, że to jest zaproszenie po niemiecku, ale nie szkodzi. Też jak robiliśmy WOŚP w zeszłym roku,
To też chcieliśmy poinformować jak największą publikę. Uczniowie chcieli poinformować ludzi o tym, że w ogóle ten WOŚP jest, że mamy swoje stanowisko, że zapraszamy, co będziemy sprzedawać. To ten ostatni link bit.ly to jest właśnie takie zaproszenie na stoisko, więc możecie sobie to też obejrzeć, jak to mniej więcej wygląda. Wydaje mi się, że bardzo się Wam przyda, czy jak jakieś wydarzenie będziecie organizować, czy właśnie będziecie kolejny. No dokładnie, Julka, widzisz, już masz inspirację. To możecie umieścić na stronie właśnie jako online, możecie też to puścić na fanpage'u szkolnym, a możecie też wydrukować, bo tam jest też opcja drukowania, więc jest to fajniejsze. Ci, co mają talent plastyczny, oczywiście mogą też namalować, ale możecie też wykorzystać cyfrowe narzędzia jak najbardziej. Dobra, to lecimy dalej. Oprócz właśnie Smore jest, no wiecie co, ja sobie nie wyobrażam życia bez kanwy. Moje logo tutaj na początku, ta moja tutaj taka zaglądająca do Was, to została zrobiona właśnie w kanwie. Wybrałam sobie format logo. Natomiast kanwa, w kanwie jest zrobione też takie gramy dla WOŚP, taki ala mini plakacik, który miał być ulotką, którą rozdawali uczniowie na zebraniu rodziców. W związku z tym trzeba. Dobra, już jestem. Zastanawiam się, czy platformy nie przeciąża też to, że jest kamerka, wiecie? Czasem tak jest, że jak jest też kamerka, to jest obciążenie, ale widzicie, szybko do Was wracam. Sobie zobaczę, co tam pisaliście. Lagi, okej. Okay. W tym czasie możecie sobie zobaczyć zawsze linki, które Wam wrzucam, więc nie ma sprawy. Więc zobaczcie. Można zrobić w tak fajnej formie graficznej. Zobaczcie, te wszystkie tutaj stworki, co widzicie, to są szyte przez moich uczniów, 14-15-latków. No to godzinę. To jeszcze mamy 15 minut, pomimo tego, że jeszcze mamy dużo do zrobienia. Więc polecam Wam też kanwę, tu też możecie się bawić. Poza tym w kanwie możecie robić takie fajne różne kolaże, zdjęcia z cytatami. Macie gotowe, po prostu macie już gotowe szablony, które możecie wrzucać też na Facebooka od razu z jakąś, wiecie, złotą myślą, myślą przewodnią, na przykład z poszczególnymi krokami, które robicie. I wiecie, co jest jeszcze fajne? Canva jest na urządzenie mobilne. Jak macie smartfon albo tablet, to Canva sobie macie na urządzeniu mobilnym i po prostu paluszkiem sobie edytujecie, przesuwacie i macie już zrobione. W związku z tym bardzo Wam polecam spróbować, bo szybko działa, fajnie i sprawnie. Padlet. No niestety, kiedyś Padlet był totalnie bezpłatny, a teraz w bezpłatnej wersji można założyć tylko 3 padlety. Natomiast jest to taka tablica korkowa online, słuchajcie. Tablica korkowa online, czyli tak jak mamy tablicę i przypinamy na niej gazetkę i różne myśli, to taką mamy tutaj właśnie tablicę korkową, na której możemy swoje myśli, refleksje, ale też możemy zaplanować działania projektowe. Ja Wam tu pokażę za chwilę zrzut, jak wygląda taki etapy projektu. Na przykład zrobiłam tutaj dla Was takie 3 kolumny i dodałam też 4. kolumnę. Jeżeli chcecie, możecie zobaczyć, jak to działa. To jest jeszcze wzięte, skomentowane przez Waszych rówieśników z zeszłego roku, więc polecam, żebyście kliknęli też, jak macie ochotę, i żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I dodali w ostatniej rubryce, w ostatniej kolumnie, ja napisałam w ostatniej kolumnie, a co o tym myślą uczniowie? Jakbyście skomentowali swoje myśli, ja się boję przejść teraz i patrzeć, czytać,
więc zostawię to sobie jako miłą niespodziankę na koniec. Natomiast taki Padlet możecie sobie podzielić, co już zrobiliśmy, na jakim jesteśmy etapie, co mamy do zrobienia. I po każdym wpisie możecie sobie dodawać tutaj gwiazdki albo dawać komentarze, kto to zrobił, kiedy zrobił, co się udało albo co trzeba przesunąć. I to Wam porządkuje pracę w projekcie, bo z tablicy korkowej Padlet może korzystać więcej osób. Wystarczy, że bazujecie na linku albo udostępniacie sobie przez maile, jak chcecie, ale jeżeli zrobicie, że ankieta jest dostępna, znaczy, że link jest dostępny też dla innych, no to też można klikać po prostu i komentować. Co będziecie mogli teraz to przetestować. Jak uda Wam się wejść, to tutaj ja zrobiłam taką czwartą kolumnę i zrobiłam, co na to powiedzą uczniowie, co o tym myślą uczniowie, czy coś takiego. I możecie tutaj skomentować. Słuchajcie, obsługa Padleta jest bardzo prosta. Jak założycie konto, to wybieracie swój styl, czyli czy chcecie na ścianie, jak pineskami umieszczać, czy wolicie strumieniowo, czyli jeden pod drugim, czy kolumnowo, tak jak u mnie widzieliście, czy chcecie taki wykres organizacyjny, jak jest pokazany tu na tym zielonym tle. To od Was zależy, jak chcecie, żeby było cokolwiek umieszczane. Kolumnowe jest takie, jak u mnie widzieliście. Kolumna ma uporządkować. Strumieniowo jeden pod drugim. Ściana, siatka, to jest po prostu umieszczamy, to się poumieszcza jak się chce. Później możecie zaprosić w kolejnym kroku innych do współpracy, żeby dodawali treści, żeby komentowali, żeby reagowali na to, co stworzycie. Następnie dodajecie treści. Możecie dodać linki, filmiki, teksty, obrazki, muzykę, wideo, linki z YouTube'a. Następnie udostępniacie to innym i decydujecie, jakie prawa dajecie tym innym. Czy każdy może komentować, czy tylko osoby, które mają linka, czy chcecie moderować, czyli zatwierdzać, co ktoś napisze, to już od Was zależy. Dlatego bardzo polecam, bardzo Wam polecam. To jest świetne narzędzie. Jedna osoba mająca konto może 3 bezpłatne założyć. Bo bardzo to narzędzie się rozwija, no i wiadomo, że słuchajcie, twórcy muszą z czegoś żyć, w związku z tym gdzieś tam te darmowe rzeczy bardzo, bardzo są okrojone. Kolejne Learning Appsy. Bardzo dużo osób z Was, dzień dobry, bardzo dużo osób z Was napisało, że część osób zna Learning Appsy, czy też wykorzystuje Learning Appsy. To tak na marginesie, teraz i nauczycielom, polecam Wam tą platformę i nie tylko dlatego, że tam są krzyżówki, memory, wykreślanki, wisielec, ale przede wszystkim dlatego, że tam można zrobić też quizy w fajnej formie, można wykorzystać na tablicy interaktywnej, możecie zaangażować innych. Słuchajcie, obecnie moje uczennice w projekcie miały za zadanie stworzyć bloga, zrobić gazetkę, i oprócz tego przeprowadzić lekcje i quiz dla młodszych dzieci z 5 klasy. I wyobraźcie sobie, że wykorzystały właśnie różne ćwiczenia na Learning Appsach, żeby to, co pokazały na prezentacji, żeby utrwaliły z tymi dziećmi. Powiem Wam, że rewelacja, rewelacja. Więc może Wy też byście chcieli przekazać cokolwiek na przykład młodszym, zrobić jakąś lekcję na temat Waszego programu, projektu i wtedy będziecie mogli wykorzystać właśnie platformę Learning Apps. Pisaliście, że robicie prezentację w Prezi. No to ja chciałabym Wam dać możliwość poznania Geniali. Geniali to jest genialna prezentacja. Genialna platforma do tworzenia prezentacji, bo możecie tu tworzyć interaktywne obrazki. Ja już Wam tutaj podaję oczywiście link. Interaktywne obrazki i interaktywne prezentacje. Świetne przejścia, dodawać zdjęcia, dodawać obrazki. Wbrew pozorom wcale nie jest trudne. W wersji bezpłatnej ma bardzo szeroki mimo wszystko wachlarz darmowych szablonów prezentacji, więc funkcjonuje to, słuchajcie, rewelacyjnie. Coś o tej platformie, no to co Wam właśnie mówię, czy Geniali działa na smartfonie? Chyba tylko z przeglądarki, jako aplikacja nie, tylko wiesz, tylko z przeglądarki,
I też nie ma, ja korzystałam na niego na iPadzie, tylko spoko działało. Natomiast jest to prezentacja oczywiście online. Nie można ani jej pobrać, wszystko robicie online. Musicie też założyć konto i zarejestrować się. A jak robicie na bazie szablonu, jest to mega proste. Mega proste. Czy prezentacja na wynos? Prezentacja na wynos. Co to ma znaczyć? Że offline? Dopytam. Nie można pobrać. Musimy mieć internet, żeby... Tak, to nie można, nie można. Musimy mieć internet, żeby ją zaprezentować. Tak, to jest taki jest warunek, że niestety nie możemy wykorzystywać jej offline. Mamy różne symbole, obrazy, dodatki. Od razu możemy wykorzystywać też obrazy na wolnych zasobach, bo słuchajcie, to jest ważne. Jeżeli robicie prezentację, jeżeli robicie plakaty, infografiki, cokolwiek, słuchajcie, cokolwiek, wykorzystujcie obrazki i dźwięki z wolnych zasobów. To znaczy nie naruszajcie niczyich praw autorskich. I teraz chciałabym Wam właśnie pokazać, skąd brać na przykład obrazki. Pixabay, słuchajcie, znacie? Z Pixabay.com możecie pobierać darmowe grafiki. Możecie też pobierać z Flickra, ale musicie pamiętać, żeby były na wolnych licencjach. Także jak korzystacie z Flickra, to musicie dopisać, że mają być na Creative Commons, czyli na wolnych zasobach. Pamiętajcie, jeżeli puszczacie coś w świat dalej przez internet, nie możecie łamać praw autorskich. Tak jest, w Google trzeba wejść w narzędzia i prawo do użytkowania i zaznaczyć tą przedostatnią albo ostatnią funkcję. Tak jest, ale ja Wam też podaję bezpośrednio. www.freepik, świetne, Freepik ma świetne ikonki. Źle napisałam, przepraszam. Już się poprawiam, już się śpieszę, bo nas czas się zbliża do końca. Freepik, słuchajcie, tam macie ikonki kolorowe, symbole, świetne backgroundy do prezentacji. Rewelacja, możecie pobierać, a jak ktoś lubi graficznie obrabiać, to możecie też je pobrać w formie wektorowej, więc super to jest. Jeżeli znowuż lubicie czarne ikonki, tak jak tu widać, czarno-białe, to polecam Wam stronę theknownproject.com, z której możecie wykorzystać właśnie takie czarno-białe ikonki. Prawo do użytkowania, grafika, narzędzia i prawo do użytkowania. I tam jest do ponownego użytku dopiero, prawo do użytkowania. A skąd bierzecie muzyczkę na przykład? Jak robicie jakąś prezentację, czy też filmik ze zdjęć, czy też pokaz slajdów i chcecie na przykład dodać dźwięk. Słuchajcie, to nie możecie sobie zrobić tak, że weźmiecie muzyczkę z YouTube'a, przekonwertujecie ją na MP3 i sobie ją podłożycie. Nie, nie, nie. Jeżeli robimy coś w projekcie, żeby posyłać to dalej, to musimy wykorzystywać legalne dźwięki. Więc ja Wam polecam bensound.com, w której znajdziecie za darmo do pobrania dźwięki w określonej długości. Określonej długości. Czyli tam, gdzie jest napisane free, to w tym czasie 2,20, 3,35 minut, minutę 40 możecie pobierać za darmo i wykorzystywać w projektach. Tak? Czyli posyłać to też dalej w świat, wykorzystywać jako podkład do swoich filmików, kolaży, możecie to właśnie w projektach edukacyjnych wykorzystywać. Jak wejdziecie sobie na tą stronę z dźwiękami, też ma, tak jest Eryk, też YouTube ma, tylko że zobaczycie, jak wejdziecie sobie na stronę z dźwiękami Bensound, zobaczycie, że one są takie przyjemne dla ucha i na pewno je znacie, bo one już, słuchajcie, na fejsie są wykorzystywane, przez media są wykorzystywane, bo przecież oni też nie płacą za te materiały, tylko też starają się korzystać z darmowych zasobów. Dobra, no to słuchajcie, tak powoli, ja się wyrabiam powoli i teraz słuchajcie, B-Table, czyli to, co Wam zrobiłam na początku. Słuchajcie, ja to zrobiłam na szablonie. Zrobienie tego zajęło mi
No, łącznie z tym, że to się tam ładowało, tam z wejściem, zalogowaniem się i w ogóle z wybraniem tego szablonu 15 minut. Możecie robić dużo dłuższe rzeczy. Jak chcecie zobaczyć w ogóle, jak wyglądają dużo dłuższe rzeczy, to tak tutaj Was zaproszę dla tych, którzy by chcieli. Możecie sobie zobaczyć u mnie na blogu, bo ja mam tam potworzonych trochę filmików gramatycznych właśnie. Jak wyglądają dłuższe, bo teraz już kończy nam się za chwilę czas, nie mam możliwości, żeby Wam powiedzieć. Natomiast widzieliście zajawkę, niespodziankę, którą Wam zrobiłam i zapraszam Was bardzo serdecznie, abyście korzystali z takich rzeczy i wykorzystywali te materiały. Chciałabym Was teraz, jak macie jakieś pytania, to zaraz tu zapiszecie na czacie. W międzyczasie możecie wejść na menti.com i wpisać nowy kod i możecie wstawić mi opinię po webinarze. No, ja bym się też badawić. To są takie naciągane strony, wiesz? Specjalnie chcą od ciebie wyłudzić albo dane, albo jakieś inne informacje. Więc bardzo Was bym prosiła, znowu wejść na stronę www.menti.com, tym razem wpisać ten kod i jakbyście zostawili po prostu opinię, czy Wam się podobało, czy Wasze te oczekiwania, które daliście na początek, zostały spełnione, czy się właśnie czegoś nowego dowiedzieliście. O darmowe czcionki pytasz. Teraz tak nie jestem Ci w stanie powiedzieć, ale na pewno są, bo kiedyś do Canwy potrzebowałam i skądś je znalazłam, tylko po prostu teraz, poczekaj, spróbuję coś tutaj znaleźć. Tak na teraz, na szybko, no i się zawiesiłam. No. Wyszłam po te czcionki i mnie wyrzuciło. Tak na szybko znalazłam takie coś. Natomiast na pewno są. Ja teraz boję się po prostu uciekać, że znowu mnie wyrzuci, a już jesteśmy przy końcu. Więc to stąd można takie czcionki brać. Jest też fajne narzędzie w ogóle, fajne narzędzie do zmiany czcionek. To też chyba jest, tylko teraz tak na szybko nie umiem powiedzieć, ale tak na szybko to macie tutaj, 1001 free font, tak? Spróbujcie też napisać po prostu free font w Google i zobaczyć, co Wam się ukaże, to też można popatrzeć, jakie fajne rzeczy nam się poukazują. Więc jeszcze raz zachęcam, żeby zostawić mi opinię, będę Wam bardzo wdzięczna, bo jestem ciekawa. Natomiast jeśli macie teraz jeszcze jakieś pytania, To możecie jeszcze zapytać. Myślę, że będzie. A co Dawid wpisywał? Opinia dodana. A to Dawid tutaj wpisał opinię. Dowiedziałem się super rzeczy, których nie widziałem o tym programie. Świetnie, bardzo się cieszę, Dawid. Fajnie, jeżeli tu zostawiłeś, nie ma sprawy. Nie ma sprawy, tylko ja potem stąd wyjdę i nie będę widziała. Tylko inni, aha, inni z swojego linka, dobra. Jakie robię projekty? Słuchajcie, no to teraz obecnie to, co się dzieje, to mam razem z moją koleżanką z pracy, z nauczycielką matematyki, mamy taką grupę projektową, bo weszliśmy do takiego innego programu i bierzemy udział, uczniowie robią taką kampanię Słowa krzywdzą, czyli chcą zwrócić uwagę swoim kolegom, koleżankom, ale też ludziom wokół, żeby zwracali uwagę na to, jak mówią, co mówią, żeby nie wyzywali się, nie obrażali się, żeby nie używali wulgarnych słów. I mogę Wam zdradzić, że już jutro ruszy taki spot reklamowy tej kampanii i pójdzie w cały świat, mamy nadzieję. Właśnie oni prowadzą fanpage'a, właśnie tworzą wizytówki swoje i różne plakaty właśnie w Canwie, o tym, co Wam powiedziałam.
wspólnie pracują na dokumentach, czyli jak piszą jakiś artykuł albo planują jakieś działania, to pracują na dysku Google i na dokumentach wspólnie. Na jakiej stronie można robić te obrazki z tekstem? Proszę sprecyzować. Tak, zobaczcie, na przykład na komórkę możecie sobie zainstalować Legend. Zarąbista aplikacja. Robicie sobie jakieś zdjęcie i robicie takiego gifa z taką migawką słowa. Świetne. I można to świetnie wstawić, wygląda jak taki fajny filmik, takie do robienia gifów. Świetne. Aplikacja Legend. Bardzo Wam polecam. I teraz Wy też macie nadzieję. Ja trzymam za Was naprawdę bardzo kciuki. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, ale bo Pani tutaj zadała pytanie chyba, albo nie wiem, Eryk zadał, o Eryk, przepraszam, na jakiej stronie można robić te obrazki z tekstem? Które obrazki? Możesz, Eryk, sprecyzować? Bo dokładnie nie wiem, o które obrazki Ci chodzi z tekstem. Było wcześniej, że były słowa. Aha, no to już Ci daję. WordArt.com. A poczekajcie, ja na tym, na Androidzie mam WordArt Generator. On może nie jest taki świetny jak właśnie to WordArt, ale jest WordArt Generator, to jest jako aplikacja. Słuchajcie, fajne, ja korzystam jeszcze z Komika, to jest fajna aplikacja do robienia komiksów. Ten Legend, naprawdę Legend Wam polecam, a do obróbki zdjęć to ja wykorzystuję Snapseed. No to tak a propos, to wykorzystuję Snapseed. No i GIFmaker Editor, lubię też robić GIFy, więc GIFmaker Editor jest też fajny w sumie. Co to jest aplikacja Google'a? To jest dysk Google. Jak mamy Gmaila, jak mamy konto na Gmailu, to mamy też automatycznie dysk Google. I na dysku Google w chmurze możemy tworzyć dokumenty, formularze, prezentacje. Tak, to jest właśnie dysk Google. Daje nam dużo możliwości. No, ale to jeżeli macie konto Gmail, to właśnie możecie wspólnie tworzyć teksty, możecie wspólnie pracować na dokumencie, możecie wspólną prezentację robić. Dysk Google daje dużo możliwości. No, ja kiedyś nie miałam Gmaila, ale od kilku lat mam konto na Gmailu i wykorzystuję. Mam naprawdę, tutaj jest właśnie mój adres mailowy, możecie zobaczyć. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zobaczcie, i co, szybko minęło czy długo? Bo dla mnie to po prostu jak bicza szczelił, słuchajcie. Godzina to za mało. Właśnie. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam, że będziecie chcieli rozkminiać te narzędzia, że sobie ponotowaliście, czego potrzebujecie, że sobie linki też sobie pozapisywaliście. Mój kod się nie zjawił, więc dał nam tutaj święty spokój. Natomiast widzicie, to czasem się wydaje, że godzina i w ogóle, a to tak szybko leci. Dajcie mi znać, jak coś fajnego zrobicie. Jeżeli macie swoje projekty na właśnie fejsie czy gdzieś, to bardzo, bardzo chętnie będę Was obserwować, patrzeć, co robicie. W związku z tym bardzo serdecznie Wam dziękuję. Słuchajcie, trzymam kciuki, mam nadzieję, że będziecie mieć świetne projekty. Angażujące projekty, że wykorzystacie niektóre z tych narzędzi po to, żeby Wasz projekt był jeszcze fajniejszy i że zarazicie tym swoich kolegów i koleżanki. Jak oni będą widzieć, że robicie takie fajne rzeczy, to też będą chcieli angażować się w projekty. Pamiętajcie, że przez projekty uczycie się dużo, dużo więcej. Uczycie się współpracy, wyobraźnia Wam działa, uczycie się kreatywności, nabywacie doświadczenia, jakiego na zwykłej lekcji 45-minutowej nie nabędziecie. Przy okazji możecie poznać dużo więcej narzędzi. W związku z tym trzymam kciuki. 9 minut już przeciągnęłam, także dobranoc wszystkim. Fajnie było tu z Wami posiedzieć, pomimo że Was nie widzę. Także dobranoc, kończę.